To było w maju. Chodziłem wtedy do piątej klasy szkoły podstawowej i wracałem właśnie z nabożeństwa majowego ze starych maniów. Nie poszedłem dłuższą drogą przez dolinę, ale krótszą polną ścieżką chciałem dotrzeć jak najszybciej do mizernej. Kiedy jednak doszedłem do drogi asfaltowej, która prowadzi z Nowego Targu do Szczawnicy, wpadłem na pomysł, żeby. Rzucać kamyki przed samochody tak z ciekawości, z takiej skarpy brzegu, z ciekawości, czy się zatrzymają, czy się nie zatrzymają. Po kilku samochodach zauważyłem jednak, że, że mnie ignorują i tak naprawdę no, nic się wielkiego nie dzieje, więc wybrałem taki troszkę większy kamień, wziąłem do rągi, i zamachnąłem się z całej rzucając przed nadjeżdżający samochód. Bogu dzięki, że z naprzeciwka nie jechało nic. K facet. Y Zatrzymał się gwałtownie, zahamował, przeskoczył na lewy pas. Potem zatrzymał się na poboczu i wyskoczył z tego samochodu, chcąc biec za mną, żeby, żeby oczywiście mi zrobić to, co powinien zrobić. A że to był mój teren, no to jakoś uciekłem mi nic mi się od niego nie stało. Uczeń wzorowy, ministrant, po nabożeństwie majowym, który przyjął komunię świętą, mógł tak naprawdę zniszczyć sobie i komuś życie. Jak by wyglądało moje życie, gdyby doszło do wypadku? Jak by wyglądało życie tego człowieka, gdyby, gdyby on doznał tego wypadku? Morał z tego jest nie tylko taki, że dzieci naprawdę są głupie czasami i robią takie rzeczy, które, które się w głowie nie mieszczą, ale morał z tego jest jeszcze głębszy: że człowiek niedojrzały, to znaczy człowiek, który nie widzi konsekwencji swoich czynów, może zrobić krzywdę drugiemu nawet w wieku dorosłym. Nie dlatego, że jest zły, nie dlatego, że ma złe intencje, ale dlatego, że w swoim myśleniu jest naprawdę ograniczony.